Bosko jeszcze małym chłopcem był. To sny promienne o Najświętszej Panie śnił. Przybliżaj Boga do chłopięcy młodych serc. Taki mu wskazała cel. O Janek, o Janek, o Janek, Janek Bosko. O Janek, o Janek, o Janek, Janek Bosko. Dobrze, Max! O! Może minuta została! Mnie to nie interesuje. Wracaj! Pojazd musi być! Zawalcz! 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 Dawaj, dawaj! Gol! Ja!
A mogło być. Jestem teraz z zdobywcą gola w meczu o trzecie miejsce Hałcnów kontra Rajcza. No, nie ukrywam, że to chyba teraz się zemściliście troszkę, bo wcześniej z Rajczą przegraliście w zimowych. No wiadomo, no chcieliśmy się trochę odegrać na nich. No też przez tą piłkę, no niestety, no co weszła wtedy. No udało się dzisiaj wygrać. Dobra gra w obronie, no i skutki. Trzecie miejsce. Czyli masz się taki ten, że wtedy że ta piłka to tak naprawdę nie złamała waszego ducha i też pokazaliście, że potraficie mimo to wszystko wygrać. No tak, była ta złość boiskowa, ta chęć właśnie zdobycia tego trzeciego miejsca. No i udało się. Jakbyś miał powiedzieć, komu dedykowałeś tą bramkę, którą strzeliłeś? Mojemu trenerowi Krystianowi, ponieważ przygotowywał nas dobrze do tego turnieju. No nie mogę zapomnieć o Krzysiu, który też uczestniczył w treningach, ale nie za dużo. I no udało się, no. Okej. Okay. A jakie macie teraz plany na przyszły sezon? Bo teraz trzecie miejsce, może gdzieś pójdzie gdzieś dalej? Może gdzieś dalej? No wiadomo, cele jak najwyższe, ale no trzeba zebrać pierwszy skład. 5 chłopaków odchodzi. No, trzeba zebrać skład, no. Okej, okay, a ty też odchodzisz? Nie, jeszcze. A, czyli jeszcze mu poszczelasz parę ramek? No, oczywiście. Kogo chcesz pozdrowić ze swojej drużyny? Konrada, Mateusza, Krzysia, no Grzesia, Mateusza, Szymona, no i księdza Michała. Okej, okay, dzięki wielkie. A komu teraz kibicujesz? Jak myślisz, to wygra? Buczkowice czy Kończyce Małe? Kończyce Małe. Nie chciałbyś, żeby Buczkowice wygrały? Nie, pomimo wszystko. Nie lepiej przegrać z mistrzem? Nie, no Kończyce Małe według mnie, faworyt. Dobra, dzięki wielkie, powodzenia. Czeka nas teraz finał, mecz pomiędzy Kończycami Małymi a Buczkowicami. Właśnie teraz tu się rozgrywają, każdy na swojej połowie. To będzie bardzo ciekawy mecz, dlatego że Kończyce Małe będą bronić swojego tytułu. Paweł strzelił w tym turnieju jak na razie 8 bramek, czyli już więcej niż w zeszłym turnieju, którym grał, w którym właśnie wygrali Kończyce Małe. No i ciekawi nas, ile teraz jeszcze wbije. Albo ile wbiją Buczkowice. Czy to będzie bardzo wyrównany mecz, czy skończy się karnymi, czy skończy się spektakularnymi strzałami. No, Pawła trzeba bardzo, bardzo pilnować, dlatego że on ma niesamowite strzały z daleka i nieraz już pokazał, że potrafi wyciągnąć swoją drużynę z niezłej kabały. A Buczkowice, jako silny, zgrany zespół, też tu potrafią zrobić cuda. Szczególnie właśnie jak są zorganizowani, jak bardzo silnie ze sobą współpracują. I właśnie to też pokazała drużyna z Kończyc Małych. Powiedziała właśnie o swoich przeciwnikach. Aha, Buczkowice zaczekały się, żeby Dom Pawła kryć. No i zobaczymy, jaki będzie wynik tego. Zapraszam do ekscytowania się, cieszenia się właśnie tym finałem 10. letniego turnieju Bosco Cup. Jestem teraz z dwoma drużynami, które doszły do finału. Buczkowice, Kończyce Małe. No, to może być ciekawe. Ostatnio rozmawiałem z Buczkowicami. Buczkowice obiecały mi, że będą w finale. Dotrzymały słowa, prawda? Tak, dotrzymaliśmy słowa. Czuję się spełniony, ponieważ wygraliśmy w karnych, aczkolwiek ciężko było i musimy być skupieni na mecz finałowy z Kończycami, którzy są bardzo dobrą drużyną. Co na to opowiem Kończyce Małe? Szanujemy przeciwnika przede wszystkim, ale jesteśmy pewni siebie. Wiemy, że wygramy ten mecz. Jak to jest się zrewanżować się Rajczy i wygrać? No nie są takie uczucia, to chyba nikt nie doświadczył jeszcze w tym turnieju, jak my. No niesamowite, tak. Ale co powiesz o waszej grze, bo no macie takiego, można powiedzieć, małego Lewandowskiego, który wam tu wchodzi i zawsze strzela jedną bramkę z daleka, ładną, bardzo ładną. I co powiesz o całym zespole, o całej grze z waszego zespołu? To znaczy jesteśmy zdyscyplinowani. Nasz Lewandowski, taka mała gwiazda, tak? Już od paru lat tutaj nam strzela bramki, wygrywałem przez niego mecz. Ale całą drużynę chcę pochwalić, bo to był piękny mecz, tak jak powiedziałem. No i tyle, no. Paweł strzelił 8 bramek. Co na to powiesz? W tym turnieju. Aha, no to tak. No Lewandowski, no co powiedzieć, no. Dobrze, czego się obawiacie ze strony Kończyc Małych? Obawiamy się przede wszystkim pressingu, zdecydowanie. I musimy zagrać defensywnie. Tyle. A czego się obawiacie z Buczkowic? Techniki, jaką dysponują i z grania drużyny, bo wiemy, że od paru lat grają tym samym składem mniej więcej. Więc z tego się obawiam najbardziej. Okej, okay, to jest ostatnie pytanie. Kto zajmie pierwsze miejsce? My.
Pogórze. Żartowałem. Więc teraz jest finał między Pogórzem a Buczkowicami. Dobra, rozumiem. Kończy się. Pogórze. Dziękuję bardzo. Dobrze, dzięki wielkie. Powodzenia. Dzień dobry, witamy Państwa na 10 finałach Bosco Cup. Przed nami mecz finałowy pomiędzy Buczkowicami a Kończycami Małymi. Ten mecz dla Was skomentują Krystian Wronka i Tomasz Markiewka. Teraz zapoznajmy się ze składami obu drużyn. Jeśli chodzi o Buczkowice, są to Sebastian Paluch, który jest jednocześnie kapitanem z numerem 9, Dawid Czubiński z numerem 1, Maksymilian Pach z 13, Miłosz Tatka z 10, Michał Gruszecki z 6, Piotr Jaworski z 8, Kasper Heinderek z 3, Karol Widesa z 2. Jeśli chodzi o Kończyce, to kapitanem i bramkarzem jest Dawid Wiśniewski z 1, Szymon Chowaniak z 6, Paweł Szostek z 7, Dominik Tomica z 17, Konrad Wija z 9, Kasper Pomykała z 13 i Tomasz Koza z 4. Teraz właśnie obie drużyny wychodzą na murawę. Wysłuchajmy hymnu. Tomku, czy masz jakiegoś faworyta tego spotkania? Dla mnie nie tylko faworytem tego spotkania, ale od pierwszych meczów dzisiejszych i także wczorajszych były to Kończyce Małe, które miały dość trudną drogę, jeśli chodzi o szczególnie ćwierćfinały, bo tam już zmierzyły się z bardzo trudnym przeciwnikiem, z Pogórzem, gdzie już wtedy postronne osoby mówiły, że to można uznać za przedwczesny finał. Tak jest, masz rację. Tutaj Paweł Szostek chyba taka osoba, która ciągnie ten zespół do przodu. Tak, jak najbardziej. Bo trzeba przypomnieć, że Paweł Szostek zarówno w ćwierćfinale, jak i w półfinale przeciwko Rajczy strzelił bramkę, która dała zwycięstwo Kończycom Małym. Tak, tutaj dokładnie. Buczkowicy też nie można lekceważyć, bo też mają swoje atuty. Na pewno bramkarz jest takim mocnym ogniwem tego zespołu. Zobaczymy, jak to wyjdzie właśnie w meczu z Kończycami. Niektórzy uważają nawet, że ten bramkarz, czyli Dawid Czubiński z numerem 1 w składzie Buczkowic, on wyrasta na najlepszego bramkarza w tym turnieju. Tak, dokładnie. Było to widać szczególnie w meczu półfinałowym z Sałcnowem, gdzie wyciągał 100% sytuację i to dzięki niemu można powiedzieć, że Buczkowice grają w finale. Tak, 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 jak najbardziej, ale także Buczkowice bardziej niż wydaje mi się Kończyce Małe polegają na grze zespołowej, bo jednak Kończyce Małe charakteryzują się tym, że mają wiele indywidualności, bo nie tylko Paweł Szostek, ale także między innymi Dominik Tomica, który potrafi dryblingiem wejść w pole karne rywali. Tak, dokładnie. Tutaj będzie na pewno trudne zadanie przed obrońcami z Buczkowic, żeby zatrzymać tutaj, tak jak powiedziałeś, i Dominika, i Pawła. Miejmy nadzieję, że to będzie ładny mecz. Tak, dokładnie. Na początku Buczkowice rozpoczęły długim podaniem, ale z niego nic nie wyszło i teraz wznowi bramkarz Kończyc. Piękne tutaj, przejęcie. Tak, tutaj już Kończyce rozgrywają powoli piłkę. Właśnie. Paweł Szostek przy piłce. Tak, i wcześniej już wspomniany przeze mnie Dominik Tomica, który teraz jest przy piłce, rozgrywa. On jest nie do końca obrońcą, bo on gra bardziej rolę playmakera w tak drużynie jest. Kończyc. Widać, że rozegranie należy do jego głównych zadań chyba w drużynie Kończyc i że trener jasno postawił sprawę, że jeśli chodzi o rozgrywanie piłki, to właśnie jest to zadanie Dominika. Tak, tym bardziej, że pomagają mu jego warunki fizyczne, które są całkiem spore. Ale teraz Kończyce próbują bez skutku przedrzeć się przez obronę Buczkowic, która jest bardzo zwarta. Wydaje mi się, że tutaj będzie postawiony od początku spotkania autobus, że Buczkowice będą liczyć tylko na kontry.
To jest bardzo możliwe i zobaczymy, czy też będą próbowali jak Rajcza przykryć skutecznie Pawła Szostka, który teraz próbuje, jest przy piłce, zmierza do linii, ale odegrał do tyłu. Tak, tutaj Kończyce walczą, widać tą walkę przy linii bocznej boiska i aut dla Kończyc. Kończyce spokojnie rozgrywają piłkę. Wchodzą w pole karne. Tak. Troszkę się poślizgnął, ale już widać, że... I Buczkowice otwierają kolejny atak Kończyc. Kończyce z dystansu. Tutaj już pierwsza interwencja bramkarza. Bardzo dobra. I teraz Michał Gruszecki poradził sobie z napastnikiem Kończyc. Bardzo mądre zachowanie tutaj obrońcy. Sebastian Paluch przy piłce. Tak, jest też kapitan i rozgrywający jednocześnie. Widać, że to jest też jedna z gwiazd tego zespołu. Widać, że na jego barkach też ciąży ciężar rozgrywania piłki i atakowania. Widać, że wszystkie piłki są kierowane właśnie na niego. I widać, że jest bardzo doświadczony, bo nie śpieszy się i ze spokojem rozgrywa piłkę i rozdziela ją na prawo i lewo. Tak, tutaj na razie mamy takie... Znowu dalekim wyrzutem Michał Gruszecki. I od bramki Kończyce. Tak, a dokładnie Dawid Wiśniewski. Daleki wykop. W kierunku Pawła właśnie. I tutaj walka. Jednak nie poradził sobie tutaj Konrad Wija. Mamy nadzieję, że tu nie będzie żadna kontuzja, bo widać, że... Jednak pokazuje, że wszystko jest w porządku. Michał Gruszecki czeka. Od autu rozpoczną Buczkowice. Czy znowu wznowi długim wyrzutem z autu, czy też Buczkowice jakoś inaczej rozegrają ten stały fragment gry? Kończyce czekają. Postawili dość wysoki pressing na Buczkowicach. Chcą ich wziąć za gardło. Wydaje mi się, że troszkę tutaj odgapili od Hałcnowa, bo Hałcnow też zagrał w półfinale z Buczkowicami właśnie takim wysokim pressingiem, gdzie Buczkowice... I faul. Buczkowice praktycznie nie istniały. Znowu pokazywał się do gry właśnie ten młody Konrad Wija z dziewiątką. Widać, że... Długa piłka w pole karne, broni bramkarz Buczkowic. Mogło to zaskoczyć. Pokazuje, jak pewnym punktem zespołu jest, że mimo, że ta piłka skozłowała przed nim, to sobie poradził. Tutaj mogło to jednak zaskoczyć, Paweł tutaj umiejętnie w ostatnim momencie odpuścił. I teraz znowu z autu, ale z drugiej strony Buczkowice. Spokojnie. I rzut wolny dla Buczkowic. Tak. I znowu próbował Sebastian Paluch. Widać, że pokazuje się do gry i tak wspomnieliśmy wcześniej, rozgrywa, prowadzi grę. Widać, że to jest jego zadanie i mocno się tego trzyma i na pewno pójdzie teraz piłka właśnie w kierunku Sebastiana, tego jestem przekonany. Długa piłka i nad bramką. Jednak po raz kolejny będzie musiał wznowić Dawid Wiśniewski od bramki. Zmierza powoli po futbolówkę, jednak niezbyt wolno, dlatego też, żeby nie brakło czasu na zdobycie tej bramki, która jest dla nich tak wymarzona, żeby odnieść zwycięstwo w tym meczu i w całym turnieju. Tej upragnionej bramki właśnie. Powiedz mi, Tomku, jak myślisz, jeśli Kończyce strzelą pierwszą bramkę, to cofną się do obrony, czy raczej będą chcieli walczyć o następną? Myślę, że nie, bo z tego, co mówił opiekun Kończyc, to oni nawet jak tracą bramkę, to i tak grają swoje dalej. Cały czas atakują, jakby dalej był remis. I teraz Kończyce w natarciu, jednak nieskutecznie. Czyżby rzut rożny? Tak, chyba rzut rożny będzie. Tak, i Kończyce z narożnika będą próbowały wznowić grę w sposób bardzo skuteczny. Widać, że Paweł nie wchodzi. Czyżby Paweł miał jakieś inne zadanie na ten mecz? Bardzo możliwe. Dominik Tomica próbował, ale nawet dla niego. Ale tutaj dwóch już piłkarzy z Buczkowic zmierza. Co Naciera. Za błąd? Tak, co tak, za błąd? Tak. I jest niespodzianka. Tak, Maksymilian Pach strzela w zamieszaniu w tym finale.
kto by się tego spodziewał? Buczkowice prowadzą z faworyzowanymi Kończycami Małymi. Tutaj niespodzianka, zaskoczenie. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo Kończyce muszą się obudzić, muszą po prostu zagrać. Tak, tak, ależ tutaj błąd niestety popełnił obrońca drużyny z Kończyc, Kacper Pomykała. Tam nieporozumienie z bramkarzem. Przypomina mi się mecz, troszkę mecz Polska-Senegal. Trochę tak, ale to z innej strony boiska, ale masz rację, Krystianie. To mogło tak wyglądać. I jest strzał, a i tutaj ależ też... Ta piłka jest trudna do złapania w tych warunkach. Przypomnijmy, że tutaj dzisiaj, także wczoraj, bardzo rzęsiście padało. I to nie ułatwia grą po ziemi i to nie ułatwia także bramkarzom swojego zadania. Tak jest. Trudno chwycić taką piłkę, ale tutaj Kończyce i znowu dosyć ryzykownie, bo tutaj już Buczkowice widać, że doskakują wysoko, ale tutaj ma troszkę więcej miejsca i... Aj, czy nie uderzył zawodnik Kończyc. I teraz tak trzeba zwrócić uwagę, że teraz przy tym wyniku Paweł Szostek wraca. Wraca do rozgrywania, nie gra tylko z przodu. I teraz on przy piłce, Paweł Szostek broni jednak bramkarz Buczkowic. I Buczkowice. I jest przejęcie. I jest Paweł. Tak. I Buczkowice bronią się rozpaczliwie, ale skutecznie. Widać, że znaleźli pewien sposób na Kończyce Małe. Tak jest. Twarda obrona i kontrataki. I oto kolejny z nich, nie. Oj, jednak znowu błąd bramkarza. Jednak tu nie było faulu, mimo że przewracał się Maksymilian Pach. Ten strzelec jedynej bramki w tym meczu. Ale widać, że bramkarz ma troszkę problemów tam. Bramkarz skończyć. Dawid Wiśniewski. Musi się troszkę obudzić, bo... Następne takie błędy mogą być troszkę bardziej ryzykowne. Tak. I rzut rożny. Rzut rożny. Po rykoszecie próbował uderzyć zawodnik Buczkowic. Z numerem 6. Michał Gruszecki. Ten, który zwykle wykonuje auty w drużynie Buczkowic, teraz uderzał. I odrzutu, teraz czekamy na rzut rożny. Sebastian Paluch będzie wznawiał grę. A i tam się minął z piłką właśnie tutaj grający z numerem 6. Ale to była dobra piłka, taka przeszywająca pole karne. Wystarczyło, że ktoś by tam dołożył nogę i moglibyśmy mieć niespodziankę. Tak, tak, jak najbardziej. Drugiej bramki dla Buczkowic. Ale kto by się spodziewał takiego obrotu spotkania, gdzie tak naprawdę to Buczkowice po tym kolejnym błędzie obrony Kończyc były bliższe zdobycia drugiej bramki niż Kończyce pierwszej. Dokładnie, tutaj coś się zacięło chyba w reprezentacjach z parafii Kończyc. Teraz długa piłka, Kończyce, Paweł Szostek, czy ją opanuje? Zdążył opanować. Tak, ale nikt jej nie przejął. Niestety nie doszedł do niej Kacper Pomykała. I wkrada się zdenerwowanie w drużynę Kończyc. To nie pomaga. To nie jest najlepszy doradca. I Paweł tutaj przyjmuje piłkę i... Piłka do bramkarza. I koniec pierwszej połowy. Dokładnie. Zapraszamy teraz na krótką przerwę zarówno zawodników, jak i wszystkich oglądających to spotkanie. Rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Przypomnijmy, że po bramce Maksymiliana Pacha Buczkowice prowadzą 1-0 z Kończycami. Jest to na pewno zaskoczenie i czekamy z niecierpliwością na drugą połowę, bo Kończycom w sumie już teraz nic nie zostało. Muszą ruszyć do ataku, muszą się odkryć, a to może być właśnie Woda na młyn dla Buczkowic. I zobaczymy, jak same Buczkowice do tego podejdą. Czy jeszcze bardziej ukryją się za podwójną gardą, czy też będą grać jak to do tej pory. Zobaczymy, czy jeszcze bardziej postawią autobus na swoim polu karnym, czy będą dalej grać swoje. Dokładnie, tutaj widać, że na pewno będzie zacięta ta druga połowa. Oba zespoły mają potencjał i oba zespoły mają coś do udowodnienia. Na razie wszystko idzie po myśli Buczkowic. I teraz do tyłu jest zagranie obrony Kończyc. Bramkarz wznawia. W kierunku Pawła, Paweł przyjmuje. Tak. Jednak sędzia nie przerywa spotkania.
Teraz przerwał. Rzut wolny dla Kończyc. Kończyce małe, metr po metrze zdobywają teren i przechodzą pod pole karne rywali. Ale widać też, że sędziowie na tym turnieju pozwalają na troszkę więcej. Nie gwiżdżą już takich jakichś lekkich przepychanek, tylko czekają na jakiś konkretniejszy faul i pozwalają naprawdę na twardą męską grę, co może się podobać. Tak, tak. Nie przeszkadzają. Nie jest to takie aptekarskie sędziowanie, jakby mogło się wydawać, że na takim turnieju będzie. Nie, tutaj liczy się twarda gra. I od bramki rozpocznie zespół z Buczkowic i będzie chyba stałe ich zagranie. Tak, tak. Tutaj jak zwykle Michał Gruszecki, długa piłka. I czyści tam Dominik Tomica. Jednak jest świetnie. I teraz Paluch. Minął jednego, jednak zagrywa do Gruszeckiego. Gruszecki, tutaj niecelne zagranie. I tutaj teraz Paweł przy piłce. Fantastycznie podanie, ale tutaj jest asekuracja obrońców z Buczkowic i od autu rozpoczną Kończyce. Obrońcy Buczkowic pomagają sobie wzajemnie, doradzają, żeby jak najlepiej pokryć zawodników Kończyc. I teraz Tomica. Tomica rusza w swoim dryblingu, ale wysoko nad bramką. Nieudany strzał, ale warto próbować przy tych warunkach, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, warto właśnie próbować tych strzałów z dystansu. Tak jak próbował tego Paweł Szostek we wcześniejszych meczach. Próbował raz, drugi, trzeci, nie wchodziło, aż w końcu wpadło. Zarówno z Rajczą, jak i zarówno z Podgórzem. Teraz od bramki zespół z Buczkowic i zaś będzie to stałe zagranie. Tylko widać, że Buczkowice raczej skupiają się na obronie, bo widać, że tam Sebastian tylko z przodu. Tak, i ślą te długie piłki, a może znowu któraś przeszyje obronę Kończyc i spowoduje zamieszanie w ich szeregach. Dominik Tomica przy piłce. Tak, świetnie, minął jednego zawodnika, drugiego. Aj. Zamieszanie teraz w polu karnym. Buczkowic machnął się, minął się z piłką. Paweł Szostek. Przemoc Buczkowice. I od autu drużyna z Buczkowic. Tak, tak. Tam teraz przy linii środkowej Karol Widesa. On pomaga. Jest. I teraz Pach do Palucha. Pach czeka. Przewraca się zawodnik Kończyc. I mamy rzut rożny. Jednak to nie był faul. Rzut rożny. Chociaż szukał tego Paluch. Szukał kontaktu. Bardzo mądra gra. Paluch. I tutaj. Gruszecki. Aj. Ach, nie trafia Maksymilian po raz drugi. Ale była szansa. Widać, że tutaj troszkę nie radzą sobie ze stałymi fragmentami gry też zawodnicy. Tak, Maksymilian Pach próbował przejąć piłkę znowu. Udało się to i jest. Jednak Tomica mu nie pozwolił. I teraz Paluch i broni Wiśniewski. Fantastyczna tutaj interwencja bramkarza skończyć. I rzut wolny dla Kończyc. Tak. Jednak kapitan przesadził teraz w chęciach i wyciął Tomicę równo z trawą. Rozkręcił się troszkę nam ten mecz. Widać, że obie drużyny nie odpuszczają. I teraz Tomica próbuje strzału. Aj. I broni, widać, że to jest najlepszy bramkarz turnieju. Widać tutaj, że bramkarz jest pewnym punktem, ale tak niepewnie troszkę, bo wypluł tą piłkę, gdyby tam był. Ale to był trudny strzał, tak, Tomicy. Trudny strzał. No i błąd teraz. Błąd teraz i jest Paluch. Okazja. Paluch. Za dużo dryblingu i zwolnił tą akcję. Nie ma z kim grać. Widać, że tutaj reprezentanci z Buczkowic stawiają raczej na obronę. Sebastian jest osamotniony. Teraz pytanie, czy wytrzymają. I teraz z autu, spod swojego pola karnego, zaczną Kończyce małe. I mamy. Nikt tutaj się nie chce pokazać do gry, ale piłka w kierunku Pawła i wyjaśniają obrońcy z Buczkowic i od autu rozpoczną Buczkowice. Zbliżają się Buczkowice,
metr po metrze, też nie chcą odpuścić, tym bardziej, że prowadzą. Jeśli cofną się za bardzo, to pewnie stracą bramkę. Tak jest, tutaj jest. Jest tutaj Sebastian. Ależ widać, że... Sebastian ma technikę użytkową do Maksymiliana. I przyblokowany. Od bramki. Od bramki po raz kolejny Dawid Wiśniewski. Krótko rozgrywają tym razem Kończyce. Czy będzie długa piłka? Nie, Tomica próba, próbuje. Ale troszkę za ostry wślizg. Mogło się to skończyć naprawdę strasznie. Teraz z rzutu wolnego będzie próbował Dominik Tomica. Może jak nie z gry, to ze stałego fragmentu? Jednak nie. Piłka wychodzi za linię końcową i od bramki będą zaczynać Buczkowice. Może to już kwestia zmęczenia, ale widać też lekki kryzys w Kończycach. Tak, mimo że grają najlepszą piłkę w tym turnieju, to niekoniecznie w tym spotkaniu grają najskuteczniejszą. Dokładnie, tutaj widać może... Rozkładają ręce. Zawodnicy Kończyc. Jest znowu daleka piłka, ale tutaj tym razem fantastycznie ustawieni obrońcy. I rozpędza się Dominik Tomica. Widać jego szybkość. Tak. Umie opanować piłkę przy linii. Jednak piłka tutaj wychodzi za boczną linię teraz. Tutaj była asekuracja, widać, że podwojone krycie i od razu... Tak, widzą, że wiedzą, czego mogą się po nim spodziewać. Tak. Znowu piłka w kierunku Dominika. Dominik znowu przy piłce, zgrywa do tyłu. Do Szymona Chowaniaka. On też jest pewnym punktem obrony tutaj. Akurat nie po jego stronie padła ta bramka. Tak jest i rzut wolny dla Kończyc. Może teraz. I znowu był tam w środku, gdzie piłka była, był właśnie Konrad Wija. On próbuje, ale niestety nie wychodzi mu. Do piłki podchodzi Dominik Tomica. Czy będzie próbował strzelać, czy też to będzie wrzutka w pole karne? Wydaje mi się, że będzie to bezpośredni strzał. Chociaż niewiele im pozostało, więc możliwe, że tak będzie. Tam widać ostre przepychanki w polu karnym. Nie, jednak podanie. Wychodzą znowu obronną ręką Buczkowice. I tutaj... Dominik Tomica zgrywa do środka. I strzał. Aj, mało brakowało. Znowu nic z tego nie wyszło. Znowu tylko odprowadził piłkę wzrokiem Sebastian... Dawid Czubiński, który broni bramki Buczkowic. I znowu będzie ta stała zagrywka. I znowu z linii 5 metrów wybija obrońca Buczkowic, daleki wybicie. Tutaj fantastycznie Dominik. I widać, że Dominik świetnie nie tylko podchodzi do przodu, ale też kieruje obroną Kończyc. I teraz faul Maksymiliana Pacha. Bardzo mądry, taktyczny faul. I idzie Chowaniak. Pięknie. Aj, mogło to zmylić bramkarza. Mimo że piłka szła po rykoszecie, on wybrał dobrą stronę i w dobrą stronę się rzucił, więc nawet jakby szła w światło bramki, wydaje się, żeby ją obronił. I rzut rożny. Rzut rożny. Czy Kończyce doprowadzą do wyrównania? Aj. Nie. Nie trafia w piłkę Dominik. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony Dominik Tomica próbuje. Jednak nic z tego nie wychodzi. I od autu. Gruszecki się włączył. Jest Paweł Szostek przy piłce. Jest, zgrywa do środka i Chowaniak nie zdąża do tej piłki. I mamy aut dla Buczkowic. Widać, że Buczkowice jednak kontrolują przebieg tego spotkania. Znowu Gruszecki. Gruszecki daleki wrzut i Chowaniak prawie przejął. I mądre wybicie takie na czas, na uspokojenie swojej formacji. I tutaj widać pośpiech już. Tak. Wkrada się zdenerwowanie w drużynę Kończyc. Widać, że zdają sobie sprawę, że nie tym spotkaniem. Chociażby chcieli rozgrywać piłkę spokojnie, to nie potrafią. Bo Buczkowice skutecznie im przeszkadzają. Tak. I od autu.
Na pewno jest to lepszy mecz Buczkowic niż mecz półfinałowy z Sałcznowem. I tak, mamy koniec. I wygrywają, ależ radość drużyny Buczkowic, niespodziewanie pokonują faworytów tego spotkania. Buczkowice mistrzem 10. letniej edycji turnieju Bosco Cup. Dziękujemy Państwu za uwagę. Żegnałem się z Państwem Tomasz Markiewka i Krystian Wronka. Dobrze, jestem tutaj z zwycięskim zespołem, który wygrał 10. jubileuszowy letni turniej Bosco Cup. Ze mną jest Sebastian Paluch, który jest kapitanem tej drużyny razem z trenerem, trenerami, bramkarzem i całym w ogóle zespołem. Zespół, jak tutaj się rozgrzewał, podchodziłem do nich, jak grali w ziemniaka i pytałem się, czy wygrają. Obiecali mi, że wygrają i wygrali, dotrzymali słowa, są bardzo słowni, za co jestem im wdzięczny. Ale teraz pytanie, jak oceniacie ten cały turniej? Pierwszy mecz z Bystrą 2-0, potem 2-1 z Radziechowym i nerwówka tak naprawdę, bo to w ostatnich sekundach, minisekundach tak naprawdę meczu wyszliście na 2-1, potem karne z Hałcnowem. Teraz 1-0 wygraliście z mistrzami z zeszłego sezonu, a jeszcze z Pawłem Szostkiem, który jest Paweł Szostek, który strzelił 8 bramek. Jak to jest? No jesteśmy najlepsi, tyle. No, jesteście zespołem, który najmniej strzelił bramek w sumie w ćwierćfinale. Mieliśmy ciężką grupę, no i wystarczyło nam postrzelać po jednej bramce i tak wygraliśmy. Jak byś ocenił grę całego swojego zespołu? Pięknie. Coś więcej? No, było nerwowo, ale tutaj drużyna się spisała. Jak byś ocenił, który z wszystkich zespołów, którymi graliście, sprawił wam największe trudności? No, Sałcznów. Hałcznów? Tak. Tak. A dlaczego? No, było ciężko, no i tam w karnych loteria i wygraliśmy. I jakbyś chciał kogoś wyróżnić tutaj z tych obecnych twojego całego zespołu, kogo byś teraz wyróżnił? No, oczywiście Miłosza Tatkę. To Miłosz Ośniu. Jak myślisz, dlaczego on cię wyróżnił? Ponieważ jestem najlepszym obrońcą w tym zespole. Znaczy, może nie najlepszym, ale najlepszy. Cały ten turniej najlepiej zagrałem, według mnie. Ja to potwierdzę. Ty, no, ja też. Jeszcze tu wyróżniamy Dawida Czemieckiego. Przepiękne sytuacje. No, chodź tu, Dawid, tak. No, masz tytuł, prawdopodobnie, a to może tak zdradzę, że będziesz chyba bramkarzem tego turnieju. Puściłeś tylko jedną bramkę w całym turnieju. I w karnym. A karne się nie liczy. No i w karnym, tylko jedna bramka była z karnego strzelona mi. No tak, ale bardziej mi chodzi o to, że... A z karnego, tak? Radziechowy był karny. Radziechowy był karny i strzelił mi na 1-1. Nie wiem, może przespałem to. Czyli jednak jesteś najlepszym bramkarzem. Powiedz mi, jak oceniasz cały ten turniej? Najlepszy był. Ze wszystkich moich turniejów. Ale jesteście sławni, nie? Wszyscy są sławni. Widziałem twoje parady tutaj. No, na pewnym momencie zacząłeś tam tańczyć. Nie wiem, czy Dudek Dance, czy jak to nazwiesz? Chubby Dance. Chubby Dance podczas Hałcnowa. Tak. I co, pomogło? No pomogło, bo przeszliśmy dalej do finałów. A kogo chciałbyś tu jeszcze wyróżnić z całego zespołu? Komu chciałbyś najbardziej podziękować? No wszystkim, wszyscy bardzo ładnie zagrali defensywnie, ofensywnie, no i wygraliśmy, no po prostu. Dobra. Wśród komentatorów i wszystkich często mówili, że ty jesteś największą podporą tej drużyny tak naprawdę. Że jesteś taką stałą punktem, że dzięki tobie zawodnicy mogą czuć się bezpiecznie. Czuliście się bezpiecznie z takim bramkarzem? Oczywiście. Ty mi obiecałeś, że wygrasz. Czułeś się z nim bezpiecznie? Znaczy, widząc to, co robił na poprzednim Bosco, byłem bardzo niepewny, ale na tym Bosco udowodnił, że jest najlepszym bramkarzem w Buczkowicach. To miałeś jakiś słabszy tytuł ostatnio? Tak. Mały moment. Były taki moment. Jaki mecz sprawił ci największe trudności? Gdzie miałeś najwięcej pracy? Najwięcej? Z Hałcnowem. Bardzo dużo strzeli mi na bramkę, a mi się udało bronić. Czyli Hałcnów. A Kończyce małe to są takie faworyt był tego turnieju. Ale mało broniłem. Nie było za dużo strzałów, bo mieliśmy najlepszego obrońcę z całego Boska. Co trenerzy powiedzą? No jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni z pracy naszego zespołu. I ja szczerze mówiąc przyjechałem tu i nie sądziłem, że zajdziemy aż tak daleko, ale jak najbardziej się z tego bardzo cieszę.
co masz do powiedzenia tym chłopakom, żeby potem nie, wiesz, nie rozpuścili się za bardzo, albo nie pomyśleli, że są za dobrzy i tak dalej? No zawsze trzeba mieć zimną głowę, tak samo jak strzeliśmy z Kończycami na 1-0, to wołaliśmy sobie od razu, chłopaki, jest 0-0 i to trzeba o tym pamiętać, żeby nie usiąść na laurach. To jest drugi trener? Co drugi trener chce powiedzieć? No cóż, no turniej był, szczerze mówiąc, bardzo nerwowy, bo nie było jakoś dużo sytuacji do strzałów, ale mimo wszystko, no z Radziechowem udało się strzelić te dwie bramki w dogrywce, no i zwyciężyliśmy. No a z Hausnowem była nerwówka totalna, no ale w karnych udało się wygrać. Hausnów był strasznie pewny siebie. No i prawie im się udało. No nie. Wy też byliście pewni siebie. Nie, pamiętam wczoraj, jak kopałem z wami, to mówiliście, że to wygracie całą tą imprezę. No i wygraliśmy. Okej. Okay. Komu chcieli... To super. Ale powiedzcie teraz najważniejszą rzecz. Kogo chcielibyście tak, oprócz was oczywiście, bo jesteście najlepsi i tak dalej, tak? Kogo chcieliście najbardziej wyróżnić tutaj w turnieju? Rajcze. Hausnowanie? To są tacy nasi bracia, nie, myślę, można tak powiedzieć. Myślę, że Rajcze potrafiła się zachować na boisku przede wszystkim. Nie brakowało tego w drużynie Hausnowa. Dobra, to już zostawcie sobie, nerwówka była oczywiście na końcu. Hausnów niestety wygrał, czy na szczęście, czy nie niestety, chyba dla was niestety, wygrał Hausnów z Rajczą, więc Rajcza schodzi na czwarte miejsce, wy na pierwsze, Kończyce Małe na drugie. Szykujecie jakąś niespodziankę? Ten sam skład idzie do zimowych? Nie, ja odchodzę. Ale no, już... tutaj też dobra ekipa. Tylko ja odchodzę, a tutaj i Michał Gruszecki, ale tutaj mają chłopaki dobry skład i mogą powalczyć. A jak oceniasz całą tą, bo tu widziałem, jak dużo miałeś problemów ze zdrowiem? Cały czas byłeś na tej ławce? No tak, ale jest wszystko ok. To bardzo się cieszę. Czyli ty w zasadzie ty się żegnasz z turniejem? Tak, tak. Czy mogłeś sobie wymarzyć lepsze pożegnanie? No nie. Chłopaki, co szykujecie dla niego? Coś się ogarnie. Flaszkę soku pomarańczowego. Też chcieliśmy bardzo podziękować naszemu księdzu Tymoteuszowi. Gdzie jest? Szkoda, że go tutaj nie ma, musiał pojechać na mszę. A, no jest niedziela. Jeszcze raz, no to nie wiem, czy macie jakiś swój okrzyk, zaprezentujcie nam. Jak cieszą się Buczkowice, wygrywając 10. letni turniej Bosco Cup? Tak się bawią Buczkowice! I tym optymistycznym akcentem kończymy ten wywiad. Życzymy wam pełno sukcesów, no i zapraszamy na galę, żebyście odebrali ten puchar, który zasłużyliście.